Dzień dobry kochani, to jest nasz kanał. Sorry, że tak zaczynam mojego vloga, bo będzie to właśnie vlog, ale to nie ważne, dobra. Przynajmniej Cybu za mną, próbowałam jakoś was ustawić, bo nie mam wiedzieć, nie mam takiego stylu. I było ciężko, ale dam tutaj sobie za biurką statyw i jest najmniejszy git. Muszę sobie włosy wyciszać, bo jak widzicie, mam włosy, w ogóle trochę sobie brytki. Proszę bardzo. Na wstępie oczywiście nie zapomnijcie o łapce w górę, subskrypcji naszego kanału, aby być na bieżąco. No i co? Czy w ogóle słyszycie to? Może nie zamknę okno, może nie będzie tego słychać. Dobra, jest lepiej. Na pewno jest lepiej. Tak, dzisiaj mamy czwartek, co oznacza, że jutro jest zakończenie roku szkolnego. Dzisiaj jest 23. Tak, 23, bo z tego czwartego zakończenie roku. Miałam iść do szkoły, ale nie. A nie, bo mówicie, miałam iść tylko ze względu na lekcję EDB, ale nie chciało mi się, więc po prostu nie poszłam. Nagrywam vloga z zakończenia 8 klasy, jest ono jutro, zakończenie roku szkolnego jest jutro. Dobra guys, nie uwierzycie co się stało, w końcu wybiłam 300 subskrypcji, ja pierdzielę. Teraz mam chyba 302 subskrypcje, tak, 302. Ale w ogóle ja założyłam sobie Pinteresta, więc zapraszam was na mojego Pinteresta. Mam 12. Nie zgadniecie co. Ja nadal nie zrobiłam swojej prezentacji, więc pozwólcie, że ja ją teraz robię i pogadam przy okazji z wami. Mam nowy telefon, więc napiszcie jak jest jakoś, mi się wydaje, że lepiej. Muszę posprzątać moje biurko, bo powiem wam, że jest tutaj ciekawie. Czy ja mam sobie to pokazywać? Może wam pokażę. Dobra. Tak mi to wygląda. My mamy jeszcze kawę. Wracamy do systematyczności. Nie wiecie ile razy ja próbowałam już to powiedzieć. Udało się. Wracam właśnie, bo ostatnio jakoś, wiecie, jak dodawałam tak nieregularnie, po tych vlogmasach jeszcze. Właśnie po vlogmasach nie miałam w ogóle jakoś, tak mi się nie chciało już nic po tych vlogmasach. No, co jest trudnego w codziennym nagrywaniu filmu, montowaniu, wstawianiu? No nie jest to trudne. Później było podsumowanie 2021. I tak się nawkurzałam przy robieniu tego filmu. Mam normalnie jakiś hit. Później jakoś od tego podsumowania jakoś tak mi nie szło z tym YouTube'em, ale teraz wracam do systematyczności i będziemy tutaj, tak wiecie, co tydzień się spotykać. Mam nadzieję, że zawsze będziemy się spotykać tutaj na kanale w soboty. Tak, w soboty o której? O 15. Ale jak na razie jeszcze nie wyszło. Hi guys. Dzień dobry. Więc co, mamy piątek, która jest godzina, już wam mówię, która jest godzina, jest 9:07. Ja na 10:00 mam już te zakończenie roku szkolnego i w sumie trochę tam będę. Ej, nie przemyślałam tego, bo nie wiem czy... Dobra, chyba tak jest git. Jakby, bo sobie jeszcze zamówiłam pizzę później. O 11:30 ma być ta pizza, czyli do tego godzinę. Wczoraj właśnie wybrałam sobie outfit, według mnie jest zarąbisty, aczkolwiek dzisiaj ma być 28 stopni. Jak na czarno? I don't know. Proszę sobie spodnie, będziecie mieli je w holu w przyszłości. Nie wiem kiedy on wleci, ale będzie. No i taką koszulę, tą czarną, ona już była w jakimś holu. Tak. Może się wydaje, że ona tak wiecie prześwituje, ale wydaje mi się, że nie prześwituje. No i co, ja chyba ubiorę się. Ogarnę sobie włosy, bo robiłam piękancy, dlatego je związałam. No i widzimy się za chwilę, guys. Okej, mi wiecie się ogarnę. Nie wiem, czy mam upiększanie w tym telefonie włączone, czy o co. Ale tak wygląda mi na... Wait, ja was obrócę po prostu. Więc okej. Mamy 9:20. No więc ja idę na to zakończenie roku szkolnego. Tak jak już 40 podjechała. No i co, w ogóle dzisiaj rano, samo o 6:00, oglądałam sobie jeszcze dzisiaj jutro i właśnie dzisiaj w ogóle jest nowy serial La Casa de Papel, ale wersja koreańska i będę oglądała z Olą, a to prawda dzisiaj oglądała. No i widzimy się po zakończeniu roku szkolnego, czyli za jakieś 2 godziny. See ya guys!
Hajaś, ja już wróciłam. Mamy godzinę 13:30. Ja byłam jeszcze z moją mamą po moją siostrę. I mam. Tak. Mam tutaj całe świadectwo. No i mam nieźle. No i w kolejnym tygodniu to będziecie mieli w vlogu pewnie. Będę właśnie jechała zabrać te świadectwa. Znaczy te świadectwo, bo tylko do jednej szkoły składam. Tylko do jednej. No i jak było na tym, co w zakończeniu, powiem wam, musiałam wstać. Musiałam wstać przez cały czas. Sądziłam, że dostanę jakiś długopis, czy ołówek, czy cokolwiek. Takiego, wiecie, do pisania. A dostałam, w sensie wysoko. A dostałam jakąś jakby przypinkę, więc ciekawie. Wydaje mi się, że ja tego jeszcze vloga pociągnę jeszcze jutro, bo ja coś nie sądzę, że tego materiału mam dużo. Mam jakoś pewnie 30 minut, co jest za mało. I miałam było wczoraj być na spacer, ale nie wyszłam, więc chyba dzisiaj to zrobię. Ale to na pewno później, bo teraz jest w ogóle za ciepło, bo mamy 28 stopni. Więc jest stanie za ciepło. I w ogóle tańczyliśmy tam Belgijkę. Jakby pomijmy to. Na szczęście rozstaję już się z tą szkołą, klasą, do której chodzę. Chodziłam. Liczmy, że mnie przyjmą do szkoły średniej, do technikum. Bo idę do technikum. Przyjmą mnie, nie? Przyjmą, muszę mnie przyjąć. No więc co, guys, jest już kolejny dzień. Musimy jeszcze czekać. No i co, powiem wam, w ogóle jakoś nie czuję tej wakacji. Wczoraj sobie cały dzień spędziłam na oglądaniu Domu z Papieru w wersji koreańskiej. Powiem wam, jeżeli jeszcze nie oglądaliście, to naprawdę musicie zobaczyć. Jeżeli polubiliście Dom z Papieru, ten oryginalny, to wam też się na pewno spodoba. Na początku jest takie w ogóle jakieś mega, wiecie, mega podobne, ale później w ogóle wszystko w sumie praktycznie się tam zmieniło. No i co? Zdałam. Zobaczymy się, dostanę do szkoły, do której tam złożyłam papiery. Mam nadzieję, że dostanę się do mojej szkoły, do której chciałabym iść, to będzie git. Wydaje mi się, że to wszystko w tym filmie. Oczywiście nie zapomnijcie o subskrypcji naszego kanału, aby być na bieżąco, łapeczce w górę. No i nie zapomnijcie patrzeć na mojego Instagrama, na mojego TikToka oraz na mojego Pinteresta, na którym mam prawdopodobnie, jak wy to oglądacie, nadal 0 obserwujących, ale może się to w przyszłości zmieni. Love you guys and bye.